sztandaru pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie do ślubowania wystąpił. Uczniowie pierwszych klas gimnazjum w Zambrowie wytypowani do złożenia ślubowania w obecności sztandaru pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie wystąpią. Do ślubowania. W tym momencie wszyscy pierwszoklasiści gimnazjum podnoszą prawą dłoń z wyciągniętymi palcami do góry. Proszę bardzo. I powtarzajcie, moi drodzy, za mną słowa do tych ślubowania. My, uczennice i uczniowie klas pierwszych gimnazjum, w obecności sztandaru pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Zambrowie dyrekcji szkoły, wychowawców klas i grona pedagogicznego zespołu szkół ogólnokształcących w Zambrowie uroczyście przyrzekamy wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać zdolności i najlepsze cechy charakteru, wyrażać szacunek dla tradycji i kultury narodowej, okazywać tolerancję i życzliwość ludziom, wśród których żyjemy. Nie zawieść zaufania rodziców, wychowawców i nauczycieli. Strzec honoru ucznia gimnazjum w zespole szkół ogólnokształcących w Zambrowie. Teraz ślubowanie złożą właśnie starsi koledzy. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Zambrowie wytypowani do złożenia ślubowania na sztandar. Wystąp.
Do ślubowania. My, ale powtarzają wszyscy uczniowie klas pierwszych liceum. Uczennice i uczniowie klas pierwszych. Pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Zabrowie. Świadomi powagi chwili stojąc przed sztandarem szkoły uroczyście ślubujemy stawiać dobro narodu ponad własne zgodnie z ideałami patriotyzmu, być wiernymi ideałom humanizmu, strzec najlepszej tradycji naszej szkoły, kształtować umysły i charaktery tak, by w przyszłości była z nas dumna. Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, nie zawieść zaufania i nadziei rodziców, szanować nauczycieli i wychowawców, przewodników na trudnej drodze poznania. Niech przyświeca nam w życiu hasło. Saper aude. Odważ się być mądrym. Po ślubowaniu młodzieży wstąpi. Bartosz, klasa pierwsza gimnazjum, Gałowska Julia, klasa pierwsza B gimnazjum, Godlewska Maria, klasa pierwsza B gimnazjum, Kołakowski Filip, klasa pierwsza C gimnazjum, Konopka Paweł, klasa pierwsza B gimnazjum, Krystosiak Jakub, klasa pierwsza D gimnazjum, Rudnicki Rafał, klasa pierwsza C gimnazjum, Soczyńska Natalia, klasa pierwsza B gimnazjum, Cuchta Emilia Ewa, klasa pierwsza B gimnazjum, Tymorowski Andrzej, klasa pierwsza A gimnazjum, Trzaska Jakub, klasa pierwsza A gimnazjum, Boroszewo Wiktoria, klasa pierwsza A gimnazjum, Zalewska Karolina, klasa pierwsza D gimnazjum. I spośród klas licealnych, Haberek Dawid, klasa pierwsza B liceum, Ciecielski Jakub, klasa pierwsza D liceum, Grodecka Izabela, klasa pierwsza A liceum, Mościcki Przemysław, klasa pierwsza B liceum, Strękowski Paweł, klasa pierwsza B liceum, Zieliński Jakub, klasa pierwsza A liceum, Puszko Patrycja, klasa pierwsza D liceum, Szymborski Piotr, klasa pierwsza D liceum. Przy okazji gratulujemy dotychczasowych sukcesów i liczymy, że dalej będzie również. Młodzież Waszerz.
Poczet sztandarowy. Sztandar pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie wyprowadził się.